Cześć kochani, dzisiaj opowiem wam o wysokich wibracjach. O co tu tak w ogóle biega z tymi wysokimi wibracjami i niskimi wibracjami? No, ostatnio nagrałem materiał na temat pewnego jasnowidza, który ma wyjątkowo dużą skuteczność. Ten jasnowidz nazywa się Nazar Ibrahimow. Tak, tam wizję w punkt i bardzo dużo mi się sprawdza rzeczy. I widzę, że mi się bardzo dużo rzeczy sprawdza na temat przyszłości, pokrywają się z moimi snami. No i wiecie, wrzuciłem sobie materiał na temat jego wizji, bo tak jak mówię, pewne rzeczy się pokrywają z moimi snami, tego co ma się wydarzyć. A wiem, że mniej więcej w tym czasie to ma się wydarzyć, bo tak też z moich snów wynika, więc wiecie, wrzuciłem. I co się stało? I nagle Jeszcze specjalnie dałem nazwę taką, wiecie, clickbaitową, żeby specjalnie do dużej liczby ludzi dotarło, żeby mieć pewność, że ludzie to klikną, żeby, wiecie, jeżeli ktoś to obejrzy, to będzie wiedział, na czego ma się przygotować, jak się ma ochronić. I dobra, i nagle, ty nie obniżaj naszych wibracji, pełno komentarzy było. I taki, wiecie, i atak, i rzucanie gównem, rzucanie błotem, rzucanie czym popadnie. I ja taki, ja pierdzielę, o co chodzi, co za ludzie. Wiecie, nie obniżaj mojej wibracji, nie obniżaj mojej wibracji. Nie? Dziwne, co nie? I zacznę od tego, że jak osoba o wysokich wibracjach może kogoś obrzucać błotem? Czemu? Kolejna rzecz, jak osoba o wysokich wibracjach może tak łatwo spadać, wystarczy jej lekko dmuchnąć takim płatkiem czegoś ciemnego, o tak tutaj sobie kapnie i nagle jakby to był, nie wiem, jakby to był 30-kilowy, wiecie, taki ciężarek, jakby tak tam 100-kilowy, tak przygniata do ziemi. Jakim cudem? Takie maleństwo. Osoby, wiecie, na wysokich wibracjach. I cały bajer z tymi wysokimi wibracjami polega na tym, że wysokie wibracje to jest złe sformułowanie. To tak naprawdę chodzi o twoje zrównoważenie. Twoją równowagę. Jeżeli jesteś zrównoważony, to można w ciebie rzucać błotem i to cię nie rusza, nie? A jeżeli jesteś, wiesz, taki delikatny, słaby, no to rzuca ktoś w ciebie lekko płatkiem malutkim i to cię, wiesz, przygniata do gruntu. I wiele osób takich jest. Tutaj sporo osób też ma nastawienie skupienie tylko na pozytywach. I sama ta technika jest super. Sam ją nieraz stosowałem. Ogółem ją polecam, ale ona jest dobra na moment. Ona jest dobra na moment, żeby, wiecie, nakręcić się pozytywnie i działać pozytywnie. A nie na to, żeby działać na zasadzie o nie, byleby to mnie nie dotknęło, bo to jest brudne, bo to jest czarne. Bo to jest złe, bo to jest BBB i to mnie zgniecie i wiecie. Ten świat jest czarno-biały, on nie jest, znaczy ten świat jest kolorowy, on nie jest czarny tylko i albo biały. On ma pełno cień szarości, zieloności, brązowości, żółtości, co tu mam, białości, niebieskości i innych dziwnych kolorów, nie? A nie tylko albo czarne, albo białe. I kiedy nastawiasz się tylko na białe, to masz klapki. Nastawiasz się tylko na czarne, to też masz klapki. Nie dostrzegasz niczego więcej, jesteś nieobiektywny. Prawdą też jest to, że jeżeli nie ma w tobie równowagi, to jakieś takie negatywne rzeczy silnie na ciebie działają i faktycznie to, no użyję tego sformułowania, obniża twoje wibracje. Ale teraz o co chodzi z tym obniżaniem wibracji? Co się wtedy dzieje? Bo to też tak pięknie donośnie brzmi, obniża moje wibracje, mam wysokie wibracje. Praktyka jest taka, że twoja intuicja na przykład słabnie. Jest większa szansa, że masz jakieś koszmary. Jest większa szansa, że częściej ci się pojawiają jakieś niechciane myśli, jakieś takie negatywne myśli. Jesteś jakiś taki bardziej... łatwiej cię wybić właśnie. Wybić cię z równowagi. To dla tych, co mają te, wiecie, wysokie wibracje i lekko taki malutki paluszek upaprany w czymś czarnym ich przeraża. No. Wiecie, te ich wysokie wibracje to są, one nie są stabilne, one nie są takie super, jakby się wydawało. I to, co mnie bardzo zaskoczyło, to te osoby, które mają właśnie te klapki na oczy, oni nie dostrzegają tego, że działają trochę jak krzyżowcy,
którzy mieli takie te piękne miecze z krzyżykiem i szli sobie z nimi, które jak krzyż wyglądały i służyły do nawracania. Tak, ucinały ludziom kończyny, nawracając ich. Jak nie ma głowy, nie będzie głosił herezji. Nawrócony, bo już jest bez głowy. Tak nawracali dawniej. Teraz nawracają podobnie, rzucając błotem w człowieki, byleby nie obniżać ich wibracji. Już nie ma mieczy z krzyżykiem, są tylko niemiłe słowa. Czy to nie jest chore, głupie? Czy ludzie nie widzą w tym hipokryzji własnej? I wskazałem tak na siebie, bo kiedyś w sumie też podobnie myślałem. Dlatego na siebie też wskazuję. Teraz już w sumie chyba nie, choć muszę siebie obserwować, bo pewnie coś jeszcze dalej działa. W końcu nagrywam taki materiał, który dla tych z wysokimi wibracjami, wysokimi, nie jest przyjemny. No. Następna rzecz jest taka, że ten mój materiał, tak, na temat tych wizji, on działał miał działać na zasadzie ostrzeżenia. I tu też, no bo skoro ludziom brak tej równowagi, nie? Brak tej równowagi, to nie potrafią też pomyśleć na zasadzie, że okej, tu jest coś negatywnego, więc zadziałam na zasadzie, wiecie, leci na mnie coś złego, to co negatywne się odbija, to co istotne zostaje. I to istotne wykorzystam po to, żeby być spokojny, stabilny. Bo skoro wiem, że ma przyjść ta W wielka, no to wiem, jak się mogę przygotować. Wiem, jak to wygląda, więc wiem, jak się mogę do tego przygotować. I jeżeli widzę, że on ma taką skuteczność, ten jasnowidz, to jeżeli nic nie zrobię, to tak naprawdę będę się bał, będę tylko obniżał swoje wibracje, nie? Będę się bał, będę wystraszony, bo kurczę, chyba czegoś nie zrobiłem i będzie lipa, nie? Tutaj w sumie ten. A tak to jestem spokojny i jak przyjdzie, to przyjdzie, jak nie przyjdzie, to super, nie? No chodzi o to, że jestem wtedy spokojny, nie? A tak to wiesz, jeżeli ty odbijasz wszystko całkiem, to też jest nie za dobrze. Kolejna rzecz to też taka, że dużo ludzi gada o tych wysokich wibracjach, a jednocześnie tapla się w błocie. Nasze kręgi mają to do siebie te alternatywne. Wiecie, mówię nasze, bo to żeby było łatwiej zrozumiałe, nie? Ale te kręgi alternatywne mają to do siebie, że one lubią teorie spiskowe. Ja od lat się w żadnych teoriach spiskowych nie bawię. Kiedyś, tak, na początku swojej przygody zobaczyłem ten temat, zobaczyłem, że to szambo i odsunąłem ten temat. Teraz jak coś słyszę, to widzę, a faktycznie kiedyś było coś takiego samego, jest podobna analogia. To samo, nie? Zawsze coś jest jako prawdy, ale nie ma co się w tym taplać. I dużo jest osób też gadają o wysokich wibracjach, wysokie wibracje. A jednocześnie taplają się właśnie w takim szambie negatywnych teorii spiskowych. Czyli tam, nie wiem, że w Hollywood zjadają pewnych człowieków innych i tak dalej. Jakieś takie dziwne, wiecie, wampirowate rzeczy, nie? I wiecie, taplają się w takim czymś. I z jednej strony mówią, nie, telewizja to zło, nie wolno oglądać wiadomości, czy wiesz, czy obniżają, są złe i tak dalej, nie? Bo tam tylko złe rzeczy mówią, bo to prawda. A jednocześnie sobie czytają jakieś takie, wiecie, teorie spiskowe. Tutaj takie jakieś złe rzeczy, tam jakieś złe rzeczy. I wiecie, to jest takie zastąpienie czegoś o jednego główienka innym główienkiem. Nawet nie widzisz, że to główienko jest po prostu w sreberko owinięte, inaczej się nazywa. I tyle. Także to też warto na to zwrócić uwagę. W ogóle o teoriach spiskowych też nagram materiał, bo to też jest syf. Ale wiesz, jeżeli jesteś w równowadze, nie będę mówił, że masz wysokie wibracje, tylko jeżeli jesteś w równowadze, to gdy dociera do ciebie coś negatywnego, to negatywne się odbija. I potrafisz też patrzeć na świat obiektywnie, bo wiesz, masz wysokie wibracje, to masz jak większość z tego, co widzę, ludzi patrzy, to masz tak naprawdę klapki na oczy. Wielu to ma nawet takie wręcz, taką klapeczkę, ma taką dziurkę, przez którą patrzę, byleby nic negatywnego do nich nie dotarło, nie? Nic takiego w ogóle, zero negatywności. Ma taką dziureczkę, przez którą patrzę na świat. A jak patrzysz przez coś tak małego, nie? Taką małe, takie maleństwo, to nie widzisz większości świata. Nie dostrzegasz tego. Nie widzisz, jak to tak naprawdę wygląda, nie? I kiedy nie widzisz, jak to tak naprawdę wygląda, to jesteś ślepy.
Pytanie brzmi, czym się różnią osoby właśnie te na wysokich wibracjach, które mają te klapki na oczy, od osób, które siedzą całymi dniami i oglądają, wiecie, jedyną prawinną telewizję, nie? Czym te osoby się różnią od siebie? Dla ciebie to może brzmieć okropnie, ale kiedy przyjrzysz się dokładnie, to dostrzeżesz te same analogie. Że tutaj są pewne tematy, których te osoby twardo trzymają i tutaj też, których twardo trzymają. Tu się broni wibracji, tu się broni partii politycznej i tak dalej, nie? Tutaj są jakieś teorie spiskowe, które cię obniżają, tu są jakieś inne strachy, które cię obniżają i to tak działa, nawet tego nie dostrzegasz. Ale kiedy jesteś zrównoważony, możesz analizować wszystko i to cię nie oblepia, to cię nie brudzi. Jesteś, tak jak się mówiło w szkole, pamiętam, że tak, że jednym uchem wylatuje, drugim wylatuje. I trochę w pewnym sensie trzeba takim być, żeby to spływało po tobie jak po katce. To, co ma spłynąć, to najgorsze, a resztę z tobą zostaje, bo wiesz, że to jest wartościowe. Tak? To, co ma wylecieć, wylatuje drugim uchem, ale ty wtedy masz pełen obraz świata. A też jak się nastawisz odpowiednio, wiesz, jest w tobie równowaga, spokój, taki czysty, naturalny spokój, który tak naprawdę jest tymi wysokimi wibracjami, no to twoja intuicja lepiej działa. Masz spokój umysłu, widzisz obiektywniej świat. Bo mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, czym są te wysokie wibracje. Jak to, mówić się, tak wiecie, duchowo, super ten, ale fizycznie o co tu chodzi? Wiele osób nie wie, tak z medytacją, wiele osób, proszę, nie wie, o co chodzi z medytacją, nie? Jak to, co tu biega? No. Mówi się w sumie tyle rzeczy o medytacji, że równie dobrze nic można powiedzieć nic o medytacji, a i tak będzie spoko. I tu z tymi wysokimi wibracjami trochę też tak jest. Także takie proste fizyczne rzeczy, nie? Że spokój umysłu, spokój wewnętrzny, że właśnie nie ruszają cię różne rzeczy, że rezonujesz z osobami pozytywnymi. To też jest w sumie przejaw wysokich wibracji też. Że siła przyciągania też mocniej wtedy działa. Ale to jest już w sumie taka w sumie rzecz, która fizycznie się manifestuje, ale jeżeli ktoś jest na to zamknięty, to z tego co widzę, to tego nie dostrzega, albo działa to u niego tak słabo, że to ignoruje, nie? Bierze jako, wiecie, zdarzyło się, zbieg okoliczności. Dlatego tego w sumie tak ten nie będę podkreślał. No, także to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Pamiętaj, nie ma co być ani na wysokich, ani na niskich. I też ostatnio na przykład do przerobienia pewnych swoich blokad, które odkryłem, że mam pewne lęki. I siadłem sobie normalnie, świadomie w niskie rzeczy. Specjalnie zacząłem sobie, wiecie, wchodzić w niskie rzeczy. I też świadomość tego, że wchodzę w niskie rzeczy, że jestem świadomy tego, że wchodzę w te niskie rzeczy, sprawiła, że dobra, okej, troszkę niby obniżyłem te swoje wibracje, ale robiłem to świadomie. I to tak na mnie nie działało, tak mnie nie rusza. A z drugiej strony mogę te negatywne rzeczy przeżyć znowu, mogę je doświadczyć, żeby je lepiej obejrzeć, lepiej, wiecie, przeanalizować i jednocześnie też po prostu przerobić, nie? Bo jak doświadczasz czegoś, co kiedyś było dla ciebie nieprzyjemne, doświadczasz, rozumiesz, co ci zostało, jaki mechanizm, to tak naprawdę możesz to łatwo naprawić, uzdrowić. No. Także świadomie wchodzić w negatywy i świadomie wchodzić w pozytywy, a nie siedzieć z klapkami na oczach. No, także dzięki wam za uwagę. Do usłyszenia w następnych materiałach.